witamy wszystkich. Jesteśmy w Chojnicach na hali. Trwa trening, który organizujemy praktycznie od jesieni do samej wiosny. Jeździmy sobie na halach. Jeżeli ktoś miałby ochotę z nami pojeździć, polatać, można się zapisać przez stronę motokartą. Koszta takiego treningu to 250 zł. Generalnie jest to dobra alternatywa na zimę. Jak widać, wszyscy zadowoleni, uśmiechnięci. Jeździmy praktycznie co tydzień. Tak, czy to się nowo? Siemaneczko, nazywam się Radek Kołak, jest ze mną Adrian Batwa, siemanko. Witamy Was dzisiaj w Kampolu, w Chojnicach, śmigamy sobie. Mamy to szczęście, że jesteśmy z Chojnic, więc praktycznie co tydzień spotykamy się i śmigamy na naszych pitbajkach. Trzeba przyjeżdżać, przyjeżdżajcie wszyscy do Chojnic, naprawdę polecam. Jest to naprawdę ostra jazda. Można w zimę tak poupalać maszynę, że człowiek się wylata w zimę, jak w lato. Że więc zapraszamy wszystkich do Chojnic. Można się świetnie przygotować do Pucharu Polski. Więc szlifujcie swoje kondycje i spotykamy się na torze. Hej! Hej, na raziko, miłego! Cześć, jestem Marek. Trenujemy tutaj dzisiaj na hali w Chojnicach. Jak co jakiś czas, jest naprawdę świetnie, mega sprawa. Przyjechałem tutaj pierwszy raz, świetna zabawa, świetna atmosfera i będę wpadał częściej, bo nie pozwolę na to, żeby koledzy byli ode mnie szybsi. Cześć, Andrzej Prawucki, numer 145. Przygodę z pitami zacząłem w ubiegłym roku. Od totalnej głupoty, nie miałem co w niedzielę robić, przyjechałem do Głażewa. Miłość tak mnie wciągnął, że w ubiegłym roku zacząłem jeździć w Pucharze. Jeżdżę dużym motocyklem, jeżdżę turystycznym motocyklem. Tamte motocykle mogę odstawić, na kołki zawiesić. Pit rządzi. Każdy, kto zda lejce, kto zaczyna przygodę z motocyklem, powinien obowiązkowo jeden rok jeździć na picie właśnie na takich obiektach jak tutaj. A jeśli mu mało takich Chojnic czy Krakowa w sezonie zimowym, zapraszamy na Puchar Polski. Tam 100% się tyle najeździ, że aż go boki będą bolały. Ja coś na ten temat wiem, mam 48 lat. Bardzo podziwiam młodych ludzi, którzy mają większe szanse, większe możliwości jak ja 20 ponad lat temu, jak zacząłem jeździć motocyklami. To wszystko. Dzień dobry, nazywam się Adam Jusiel. Bardzo polecam pitbajki, bo to jest kontakt z motocyklem cały rok, tak jak tu w Chojnicach na hali. Jestem teraz pierwszy raz. Banan od ucha do ucha, polecam wszystkim, dziękuję. Cześć, witam wszystkich, jest Jacek Bielach, jestem trzeci raz na pitach. Super zabawa, naprawdę warto przyjechać, super doświadczenie. No i co jeszcze, no jest super, naprawdę. Chcę tutaj nauczyć, jak widać, ja się tutaj wszystkiego nauczyłem, co jeżdżę na motorze teraz. Pozdrawiam wszystkich. Cześć, nazywam się Marcin Śleziak, jestem tutaj już trzeci raz z motokartonem dwurugi. Będę przyjeżdżał częściej, zajebista zabawa, każdemu ją polecam, każdemu, kto chce podnieść swoje umiejętności. Ja dosyć późno zacząłem swoją przygodę z motocyklami. To jest świetna rzecz do tego, żeby poprawić swoje umiejętności, jeśli chodzi o prowadzenie motocyklami. Także gorąco zachęcam. Dzięki.